Witajcie w ten przepiękny dzień, witam Was gorąco, mam nadzieję, że przepiękny dzień dla Was, dla mnie przynajmniej tak, mimo złej pogody, mimo deszczu, bo mam dzisiaj co? Urodziny i mam nawet tak piękny kapelusz, który dostałam w niedzielę na lekcji, plus tort, plus wszystkie fajne rzeczy, zdjęcia są na stronie, jak chcecie zobaczyć. Aha, dziękuję jeszcze raz za niespodziankę, nie spodziewałam się. Echt leuk, echt mooi verrassing. A dzisiaj przedstawię Wam parę słówek związanych z tematem pracą, te, które akurat przerabiamy na lekcji. Te słówka plus trzy rozmówki. Nie będę zapisywać, żeby nie tracić czasu. Plus niewyraźnie piszę. Ale będziecie mogli pobrać sobie tekst po holendersku, tak? Tekst na stronie talefe.com. Mam nadzieję, że każdy wie, gdzie te materiały darmowe można znaleźć i gdzie można je pobrać. Wchodzimy na stronę talefe.com, mamy zakładkę YouTube, potem jest materiały do filmików i tam mamy filmik, materiał, wszystko obok siebie. Tam znajdują się też filmiki do tej pory nagrywane właśnie z pracą, też też znajdziecie dużo różnych słówek. Ho, tak chciałam powiedzieć. I rozmówek. Dobra, a dzisiaj, jaki wyraz Wam przedstawię? Na przykład Werkgeber. Werkgeber i Werknehmer. Który z nich to pracodawca? Który z nich to pracownik? Który jest, który łatwo pokojarzyć? Jeśli znamy czasownik Haven i czasownik Nehmen. Bo Haven to dawać, a Nehmen to brać. Werkgeber w takim razie to będzie pracodawca, ten, kto pracę daje. A Werknehmer, pracownik, ten, kto tą pracę przyjmuje, bierze, nie? Werkgeber, Nehmer. Gut. Następne. De file. File. Heel lang in de auto zitten. En veel auto's. En heel langzaam rijden. File to jest korek. Korek samochodowy taki. Kantoor. Kantoor, czyli biuro. Pamiętajcie, żeby faktycznie używać tego wyrazu kantoor, head kantoor. Bo jak powiemy biuro sobie, w skrócie, tak powiedzmy, albo łatwiej nam zapamiętać, biuro. Biuro chodzi o mebel wtedy, o biurko do siedzenia, biurko. Czyli jak chcemy powiedzieć, że idę do biura, nie mówimy ich ha nar biuro, wtedy idziemy w stronę, nie wiem, biurka, albo jeszcze gorzej, jak dzwonimy do biura, ich bel na biuro, dzwonię do biurka, tak, a nie do biura. To jest kantor, het kantor, biuro. Het ontslag. Doei, ja werkt hier nie meer. Ontslag, czyli zwolnienie, definitywne wypowiedzenie. Nie takie lekarskie zwolnienie, tylko definitywne. I można powiedzieć ich name ontslag. Nehmen, czyli biorę to zwolnienie, czyli ja się zwalniam. Ale można powiedzieć, że ich krijg ontslag. Krijgen, czyli dostać. Ja dostaję to zwolnienie od szefa, nie? Ich krijg ontslag, czyli dostaję. Czyli ja zostaję zwolniony. A jak ty się zwalniasz, no to ich name ontslag. Definitywne, uważajcie, nie? To jest wypowiedzenie. Z pracy. Arbo-arts albo bedrijfsarts to jest lekarz zakładowy. Arts to jest lekarz, arbo albo bedrijf. Bedrijf to jest zakład, firma, ja? Bedrijfsarts. Co my tu jeszcze mamy? Reiskosten, czyli koszty dojazdu, tak zwana kilometrówka. Potem tutaj jeszcze mamy Arbeitsovereinkomst. Arbeitsovereinkomst, nic innego jak po prostu kontrakt. Overeinkomst to jest umowa, ja? Kontrakt. Even kijken. Dan gaan we naar de situaties. Sytuacja pierwsza była taka, że rozmowa telefoniczna z kolegą. Kolega do Ciebie dzwoni, gdzie jesteś, a Ty zaspałeś i prowadzimy sobie tutaj krótką rozmowę. Czyli dzwoni kolega i mówi Waar ben je? Czyli gdzie jesteś? Już jest 9. Het is al 9 uur. Pamiętajcie, uur musi być. Zaspałem, spóźnię się do pracy. Ik heb me verslapen. Ik kom te laat op het werk. I teraz mówisz, że szef jest zły. Maar de baas is boos. Spokojnie, mam dobrą wymówkę. Jak jest spokojnie? Rustig, rustig. Ik heb een goed smoesje. Zapiszę to słowo rustig. Rustig, ik heb een goed smoesje. Rustig, rustig, ik heb een goed smoesje. Mam dobrą wymówkę. Smoesje, wymówka. Co chcesz mu powiedzieć? Wat wil je hem zeggen? Wat wil je hem zeggen? Wat wil je hem vertellen? Powiem, że stałem w korku. Żeby ułatwić, wszystko będzie w czasie teraźniejszym. Ik zeg, ik sta in de file. Powiem, stoję w korku. A jak będzie, że stoję w korku, spójniki, dat, czyli że. Ik zeg dat, ik in de file sta. Tak długo? O której przyjedziesz? Zo lang? To zo to jest tak, tak długo, zo lang? Hulatko mnie, o której przyjedziesz. Co do tego zo? Na pewno kojarzycie, jak ktoś mówi chud są, czyli bardzo dobrze, chud są. Chud, czyli dobrze, a zo właśnie nawiązuje tego, że tak, że w ten sposób, jak coś teraz zrobiłeś lub powiedziałeś, że tak właśnie było dobrze, zo.
nie? Albo hoe moet ik dat doen? Jak mam to zrobić? Zo moet je dat doen. Tak masz to zrobić. Wskazując, używamy tutaj zo. Nie mówimy ja moet je dat doen. Dosłownie ja, czyli tak. Nie? En zo lang, albo zo lekker weer. Taka fajna pogoda, nie? Zo. Zo lang, tak długo. Będę za około 45 minut. Drie kwartier to 45 minut. Będę, po prostu ik kom, albo ik ben, przyjdę, jestem, ik ben over drie kwartier. Over, czyli za. Ik ben over drie kwartier. A jak jest około, można powiedzieć mniej więcej, ongeveer, mniej więcej, można powiedzieć circa, można powiedzieć, co jeszcze, rond, nie? Rond, circa, ongeveer. Ik ben over ongeveer drie kwartier. Okej, okay, czekamy. Okej, okay, wij wachten. Jak będzie, że na ciebie, wij wachten. Op jou, czekamy na ciebie. Do później, tot dan, tot straks. Okej, okay, doei. Doei, dag, you, houdoe. I śpiewamy. Goed, druga sytuacja. Rozmowa z teamleaderem. Wzywa cię na rozmowę, bo chce się dowiedzieć, dlaczego ostatnio cię tak często nie ma w pracy. I pierwsze, pyta się teamleader, masz teraz czas? Heb je nu tijd? Tak, chcesz porozmawiać? Ja wil je praten. Kom naar het kantoor, chodź do biura. Ik kom zo, zaraz przyjdę. Muszę najpierw to skończyć. Ik moet eerst, najpierw eerst, dit afmaken. Często Wam się kojarzy ze słówkiem klar. Klar, gotowe. Można, ale uważajcie, jak powiecie ik moet eerst dit klar, to znaczy ja muszę to najpierw gotowe. Klar to jest przymiotnik. Dodając jakiś czasownik, na przykład zijn albo hebben. Zijn akurat nie, ale że musisz mieć coś gotowe, hebben na przykład. Ik moet eerst dit klaar hebben. To już będzie ok. Muszę najpierw mieć to gotowe, powiedzmy. To już będzie dobrze wtedy. Ale nie samo klaar. Dus ik moet eerst dit klaar hebben. Albo użyjemy czasownika afmaken, skończyć coś. Może słyszeliście nieraz, oh, dit is af. Że to już jest skończone, gotowe. Af, klaar, af. Codziennie się spóźniasz do pracy. Dlaczego? Jij komt elke dag te laat op het werk. Waarom? Zawsze stoję w korku. Ik sta altijd in de file. Może musisz na czas wyjeżdżać. Misschien moet jij op tijd wegrijden. Weg, pewnie kojarzycie. Idź stąd, poszedł. Weg, nie ma. Nie? Weg, czegoś ubywa lub kogoś. Weg połączymy z czasownikiem rijden, który na pewno znacie i mamy wegrijden, wyjeżdżać. Albo vertrekken, odjechać też, vertrekken, albo weggaan. Nie? Wyjeżdżam na czas. I teraz chcemy użyć ten czasownik wegrijden w zdaniu wyjeżdżam na czas. Nie będzie ich wegrijd op tijd, tylko mamy do czynienia z jakim czasownikiem? Z rozdzielnie złożonym, to znaczy, że weg osobno i rijden osobno. O weg na chwilę zapominamy, skupiamy się na czasowniku rijden. Weg i rijden. Piszemy razem, znaczy jak mamy czasowniki rozdzielnie złożone, to sobie najłatwiej to na, ten przydrostek wziąć. Nawias skupić się na tym wyrazie, który z tych dwóch w 100% jest czasownikiem. A to rijden jest w 100% czasownikiem. Więc to ten czasownik będzie odmieniany, a weg dopiero będzie na końcu. Dus ik rijd weg. Ik rijd weg. Ja? A że to weg należy do czasownika rijden, pochodzi od czasownika wegrijden, ląduje dopiero na końcu zdania, tak jakby to był drugi czasownik. Czyli tutaj będzie ik rijd op tijd weg. Ik rijd op tijd weg. Wyjeżdżam na czas. Masz złą wymówkę. Ja heb een slecht smoesje. Uwaga, slecht, nie boos. Ja? De baas is boos. Szef jest zły. Emocje, jak on się czuje. Boos, jest zdenerwowany. Boos, zły. A slecht, no czyli źle, tłumaczyłam na lekcji na podstawie owoców. Jak ja kupuję owoce, zawsze leżą, potem połowę trzeba wyrzucić, może też tak macie, no i mówię, deze apple is slecht, to jabłko jest złe. Nie powiem, deze apple is boos, że to jabłko jest złe, w sensie na mnie złe, nie? Slecht betekent, ja, nie goed, moet weg, nie? Nie goed, slecht. Dus jij hebt een slecht smoesje. Jeszcze raz i dostaniesz wymówkę. Nog een keer. Wymówkę, dobra. Jeszcze raz i dostaniesz wypowiedzenie. Up. Jeszcze raz, czyli nog een keer. En jij krijgt, dostaniesz, ontslag, wypowiedzenie. Goed. En dan hebben wij nog een gesprekje met de arboarts, czyli u lekarza zakładowego. Jesteśmy 3 miesiące po operacji kolana i pyta się lekarz pierwsze. Hoe gaat het met je? Czyli jak się masz, jak się czujesz, jak leci? Ja, goed, het gaat prima. Zwróćcie uwagę, het gaat prima, met mij, na przykład.
Ben je beter na de operacji? Czy już ci lepiej po operacji? Czy już wyzdrowiałeś? Ja, ik ben nu beter. Ik ben beter. Jesteśmy chorzy, dzwonimy do szefa, mówimy ik kom vandaag niet. Ik ben ziek. Na drugi dzień dzwonimy, że już wyzdrowieliśmy. No to nie mówimy hallo, ik ben gezond. Gezond dosłownie znaczy zdrowe. Tylko mówimy ik ben beter, że już mi lepiej się czuję. Zwróćcie uwagę, w sklepach, przy kartkach mamy gefeliciteerd, gekondoleerd, mamy beterschap. Jakby lepszości, szybkiego powrotu do zdrowia. Od tego beter właśnie wszystko się bierze. Ja beter, że już się czujesz lepiej. Mówiąc ik ben gezond, to szef powie, no przecież wiedziałem o tym. Nie mówię, że tak musi być, ale gezond w sensie, że zdrowy umysłowo na tej zasadzie, a nie, że wyzdrowiałeś, bo miałeś grypę, nie? En de volgende. Kun je goed staan en lopen? Czy potrafisz dobrze chodzić już i stać? Ja, ik kan goed staan en lopen. Ja kan maandag beginnen. Możesz poniedziałek zacząć. Lekker 8 uur werken. Zwróćcie uwagę, 8 uur werken, czyli 8 godzin przyjdziesz pracować. Jak długo 8 godzin? Jakby było om 8 uur, no to by było, że o 8 zaczynasz. A tutaj jest 8 uur, czyli jak długo 8 godzin będziesz pracował. Chud, to wszystko znajdziecie na stronie talefe.com. Wszystko, co tutaj mówiłam, będzie wypisane. No i też podam niżej wszystkie filmiki, które znajdują się już związane z pracą. Hele fajne dag. Ik hoop dat jullie echt een hele fajne dag zullen hebben. Mam nadzieję, że będziecie mieli fajny dzień, udany dzień, mimo tej właśnie pogody. Ale co w sumie chcemy? Het is herfst, hè? Jest jesień. Dus ja, is heel normaal. Tot de volgende keer. Doei, doei.